pierwsze wykopki bardzo ciężko się zaczęły, bo byłem już w całkowicie innym miejscu. Teraz jestem tutaj, na tym polu. No i po przejściu kilkudziesięciu metrów pierwsza krągłość, pierwsza monetka. 5 groszy PRL. Pochodzę tu po tym polu, jeżeli nic nie wyjdzie, zmienię miejscówkę. Niestety opuściłem tamte pole, nic tam ciekawego nie wychodziło, same śmieciuchy. Zrobiłem kilka ładnych kilometrów samochodem na takie oto pola. Kilka razy już tutaj chodziłem, tak zwane boratynkowe pole. No jest po kilkunastu minutach pierwsza boratynka. Mam nadzieję, że tu mi szczęście dzisiaj dopisze. A jak to mówią, kto chodzi, ten znajduje. Przeszedłem kawał pola, 200 metrów. Mało sygnałów, nawet mało śmieci. A tu patrzcie, widzicie tutaj? Na samym wierzchu leży takie cudo. Na samym wierzchu. Czyli nie ma miejsc nieprzechodzonych. Stary krzyżyk z Jezusikiem na odwrocie. Coś tutaj to chyba Matka Boska będzie. No fajny, fajny krzyżyk. Ciekawe, który to może być wiek. Widać, że to dość stare. Piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś się orientuje, z jakiego to może być wieku. Z którego wieku. To co, jeszcze tu chwilę pochodzę, jeżeli nic ciekawego nie znajdę, ruszam dalej. A jeszcze kilka minut temu, chodząc po tym polu, tak sobie myślałem, mam przeczucie, że coś trafię. Mam przeczucie. I trafiłem. Patrzcie, Stanisławus Augustus. 3 grosze. Piękne 3 grosze, w pięknym stanie. Już wysycha. Piękna moneta. Wiedziałem, że coś tu jeszcze wyjdzie. I to nie było głęboko. Ile? 10 cm? Może nawet mniej. No ale pole jest ciągle użytkowane, ciągle orane, także to co było głęboko wychodzi na wierzch i wychodzą właśnie takie rarytasy. Który to rok da się odczytać? No nie, na tą chwilę nie. W domu przemyję. I wam odczytam. Jest bomba. Jest bomba. Ja już miałem iść do domu. Patrzcie, tam stoi auto. Zmierzałem w kierunku jakiego domu? Do auta zmierzałem. Mówię, a jadę gdzieś poszukać inne miejsce. A tu takie coś. Aż chce się chodzić dalej. Dobra, to chodzę dalej. No tam był ten Stanisław August. Tak, żebyście nie pomyśleli, że chodzę po zasianym. Nie, to nie jest zasiany, to jest tak zwany poplon, także spokojnie. Nie wchodzę rolnikowi w szkodę, w żadnym wypadku. No i tu kolejny sygnał. Nie wiem, co to było. Taki sosik starego. Jakieś coś tutaj widać, jakieś symbole. Tu ewidentnie jakieś Z. Nie wiem, w domu poczyścimy. Może coś z tego da się wyczytać. To jest kolejny moniak. 20 groszy międzywojnie. Taki sam sobie. Ja ciągle liczę, że wyciągnę tutaj jakieś fajne sreberko. Kilka już tutaj wyszło. Polecam jeden z moich ostatnich filmików do obejrzenia. Znalazłem gdzieś tam kawałek dalej. 1/3 talara polskiego. Piękna srebrna monetka. Duża. Także obejrzyjcie sobie. A ja walczę tutaj dalej. Jeszcze trochę tutaj pochodzę.
podsumujmy to, co dzisiaj udało się wykopać. Dużo tego nie ma, jak widzicie, ale są fajne strzały. No taka pierdółka mi wyszła, której wam nie nagrywałem. Nie wiem, co to był stary guziczek, tego zbytka. Coś tam, boratynka, 5 groszy, PRL, 20 groszy, międzywojnie. No i ten super strzał Stanisław August Poniatowski, piękna monetka, nawet jej jeszcze nie czyściłem, nie było kiedy, nie wiem, czy będzie widać, rok, może da się odczytać, fajnie, ciekawy strzał, rzadko takie wpadają, 3 grosze. Stanisława Augusta. No i ten świetny krzyżyk. Ponawiam pytanie, jeżeli ktoś się zna, z jakiego okresu, z którego wieku, nie, to wychodzi, podejrzewam, że to wiek XIX, ale może i coś wcześniejszego. Tak więc tyle na dzisiaj. Łapka do góry, subskrybujcie i spotykamy się na kolejnych wykopkach.